Cześć, witajcie serdecznie, nowy rok, nowy ja, ale po staremu małe spóźnienie, bo się tutaj znowu coś poprzestawiało w tych YouTubach i muszę poukładać. E, witam was serdecznie w nowym roku, 2024. E, od razu mówię, że ta fotokawka to jest taka energetyczna i... No różnie jest, ja po prostu ją prowadzę na rano, chciałem zacząć jakoś energetycznie, a dopiero z Wami będziemy się tutaj przy tej kawce ogrzewać. Co dzisiaj w planach? Jak zwykle zbieram od Was pytania, jak zwykle trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. Ja jak zwykle nazywam się Tomasz Jankiewicz i od 390 fotokawek prowadzę ten oto cykliczny live stream dla fotografów, ich rodzin, znajomych oraz wszystkich zainteresowanych dobrą energią oraz moimi niewybrednymi sucharami. No, dobra, to tyle wstępu. Jeśli chodzi o temat, który ja sobie przygotowałem na dzisiaj, to skoro to jest nowy rok, nowy początek, to dzisiaj może opowiem o tym, co nas czeka w tym 2024. Takie moje typy, co się będzie działo, co warto zrobić, na co postawić. A potem sobie za rok to obejrzymy i zobaczymy, jak bardzo się myliłem. I już no, jak tutaj widzę, tam były. Zobaczymy tylko kto wygrał. Dzisiaj Kacper, tradycyjnie chyba co. Karol, Łukasz, Adam, cześć, Bartek, cześć, Konrad, cześć wszystkim, cześć, cześć. Naprawdę miło mi was widzieć. Dawno mnie nie było, bo dużo rzeczy było po drodze. Co tam, różne ciekawostki, właściwie lot mocno mnie tam wyjął, a po zniósłocie to i, i jakiś wyjazd, i jakaś choroba, i jakieś święta były, i potem nowy rok, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że ten okres dla was był bardzo sympatyczny, miły, szczęśliwy, dużo prezentów, mało nadwagi i tak dalej i tak dalej. Dobra. Jak macie jakieś tematy, o czym byście chcieli pogadać, to tradycyjnie tam w komentarz możecie dodać hashtag #pytanie, żeby było łatwiej wyszukać i już. Proszę, Wojciech, siema. Zieniu w Nowym Jorku, że Ty jesteś w Nowym Jorku, Wojtek? No to gratuluję. Też bym chciał być w Nowym Jorku. Ja co najwyżej, jeśli chodzi o podróż, to mogłem założyć koszulkę z Las Vegas. O i to jest tyle. Dobra, to, to co? Chcecie ten? Zanim opóźnienie pozwoli Wam tutaj udzielić odpowiedzi, to już dąży pół fotokawki zrobić. Eee, moje typy na 2024, to znaczy takie typy fotograficzne, no chociaż może trochę o trendach. Eee, dobra. Co będzie nazwijmy to takimi trendami wzrastającymi, które będą się w fotografii i dookoła pojawiać, a co będzie spadało? To może od tych, co spadną, co? To już tak myślę, że w ogóle temat fotografii stokowej to 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 zniknie, bo będzie zastępowany przez AI yy, i zdjęcia produktowe, takie konwencjonalne. To też według mnie zniknie. Będzie po prostu można robić to wszystko przy pomocy kreatywnych jakichś tam narzędzi, chyba że będą to autorskie rzeczy i to mam w trendach wznoszących, w sensie zaraz i myślę, że też coraz bardziej będzie się odchodziło od takiego technicznego podejścia do fotografii, do rzemiosła, czyli generalnie będzie prościej myśleć o tym, co zrobić, a nie jak zrobić. A, czyli właściwie jak ktoś kiedyś jakiś tytuł tam czeladnika zrobił w danym zawodzie, to, to teraz nie trzeba będzie. Wystarczy, będzie. wystarczy mieć narzędzie, czy to będzie aparat, czy to będzie prompt, czy to będzie e, jakiś nowy device, <gryw> znaczy urządzenie. To, to wystarczy to i ważniejsze będzie to, co mamy w głowie, czyli kreatywność, a nie jak to wykonać. Bo jak sobie pomyślicie, jak fotografia wyglądała tam. X10 lat temu to trzeba było być mistrzem ustawień. Trzeba było wiedzieć, co się tam dzieje, jakie chemikalia jeszcze w analogu, jak to wywołać, gdzie, czym, na jakim papierze, jaki to ma wpływ i tak dalej. Teraz coraz mniej musimy wiedzieć takich technikali i coraz mniej e, angażować się tak od strony niskopoziomowej. Coraz bardziej będzie się liczyło to, jaki mamy pomysł. Hmm? Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem. Myślę, że ci, którzy byli technical freakami, no to coraz mniejsze pole do manewru jest. No nie? Nawet ostatnio gadałem z jednym człowiekiem, że jeżeli ktoś się interesuje AI-em, na przykład, to pomysł na to, żeby tworzyć AI-a, jest już tylko chyba dla nielicznych. Teraz znacznie większe grono będzie dla ludzi, którzy tego AI-a używają. I teraz, jak go używać, jak pospinać, gdzie tego użyć, to będzie takie pole, gdzie jest dużo do, do robienia. No dobra. Robert rzuca już tutaj pytanie. Ja mam pytanie, czy konkretne obiektywy rysują inaczej, np. 3.5 od Sony i 3.5 Sigma to samo światło, oprócz ostrości potencjalnych wad. Zdefiniuj jeszcze, co to znaczy rysować. Jak mi opowiesz, co to znaczy, bo to tak ładnie się mówi, plastyka obiektywu, albo że obiektywy rysuje. Jak powiesz, co to dokładnie o co chodzi, to wtedy rozbijemy to na parametry. No, ale ludzie kupują obiektywy różnych firm, bo inne są efekty. No, Czyli inne rysowanie według mnie. Dobra, a teraz trendy, trendy wzrastające, czyli na co się szykować? No dobra, no, na większą konkurencję, moi drodzy, w sensie będzie coraz więcej, będzie gęsto, będzie gęsto od fotografów, no bo skoro nie trzeba tak technikali znać i wystarczy smartfon do zrobienia dobrego zdjęcia hmm, albo prompt w obserwuję profil jednego kolesia. Na Instagramie, który robi tylko i wyłącznie midjourneyowe rzeczy, i to są po prostu genialne, kreatywne portrety. Zasubskrybowałem go, ma niedługo wypuścić jakiś poradnik promptów, to znaczy co on wpisuje, że to dostaje. Więc to też jeszcze temat w ogóle regulacji jaja, własności intelektualnej. Autorzy się buntują, był strajk z tych scenarzystów, aktorów w Hollywood, którzy obawiają się tego, że właśnie będą zastępowani przez A.I.A Mamy cały ten ruch z R. R. Martinem i innymi pisarzami. Którzy mówią, Ej, ale dlaczego moje dzieła wykorzystaliście do karmienia AI nie? Czyli takie. Jak, jak ktoś wziął. Jak kogoś zdjęcia, modelka wzięła i nie podpisała, a to zdjęcie obiło się szerokim echem, ale o was nic nie było wiadomo, to oni się tak samo czują, no, tylko w skali znacznie większej i tam jeszcze grube pieniądze są za tym. E jeżeli miałbym obstawiać, to tak jeszcze bym powiedział, że drony będą rosły, to znaczy wykorzystanie dronów. One są coraz tańsze, coraz bardziej, właśnie nie trzeba mieć różnych rzeczy, tylko się tam. One już same się utrzymują przy GPS-ie, wszystko robią prawie same, no nie żartuję, ale jeszcze prawo jeszcze nie dopuszcza wszystkich do, do dronów. Trzeba mieć tam licencje, uprawnienia, ale obstawiam, że tych dronów będzie coraz więcej, bo teraz jak wyszedł ten DJI. Mini, podajże, jakie małe cudo, no, a umie tyle, że łeb urywa, to coraz więcej ludzi będzie chciało spróbować, no bo to jest trochę tak, jakbyście oczy podrzucili gdzieś do góry i jeszcze nimi mogli sterować, no nie? Więc będzie można sobie na świat popatrzeć innymi oczami. Więc yy, moja przygoda z Drodem skończyła się gdzieś w okolicy Las Vegas, nie, no trochę dalej, ale jak byłem w Stanach, to przecież mi yy, wybili szybę i ukradli to, co było na w samochodzie, czyli między innymi drona, i tyle się nalatałem. Więc nie wiem, czy trend złodziejstwa w San Francisco będzie rósł. E, myślę, że tak, to też. <ścoughs> Coraz większe rozwarstwienie społeczne i ten. to też. Dobra, ale wracając już do foto fotograficznych tematów, <laughs> zjechałem w jakieś socjologiczne, społecznościowe itd. No dobra. Wydaje mi się, bardzo mocno mi się wydaje, że. Że będzie coraz większe takie kurczę, odsunięcie, nie wiem, tego, no bo już trochę się zakręciłem. Skoro nie będzie tych, takiego dużego na, po, położenia na technikali, na technikalia, będzie coraz większa automatyka. To znaczy, że na przykład dziewczyna, która chce sobie zrobić portret biznesowy, cyknie sobie 17 selfików, w do jakiegoś serwisu i dostanie. Tam 30 fotek, na przykład biznesowych, wizerunkowych. Tak jak teraz, jeżeli obserwujecie Instagram i pojawiają się takie rolki typu, tak bym wyglądała w latach 60., i po prostu yy, pokazują różne wygenerowane zdjęcia jajem z twarzą, i jakby to wyglądało w latach 60., 20., to tak samo będzie, czy już jest ze zdjęciami biznesowymi itd. Tak Czyli wszędzie tam, gdzie jest ważny efekt, będzie można go osiągnąć łatwiej, szybciej i bez wiedzy tajemnej. Ale to oznacza też, że będzie coraz większa ciągota, coraz większa potrzeba rosnąca do takiego powrotu do prawdziwości. Czy znaczy ta prawdziwość wydaje mi się, będzie oszukana, bo ludzie nie lubią siebie w wersji surowej. RAF. Jak wstajecie, to jesteście rawem. A potem idziecie się umyć, tam nażelować włoski, nie wiem, przyogolić klatę co tam jeszcze, no. umyć zęby już jesteście wywołanym odpegiem, no. <laughs> ranna higiena. To jak wywołanie w Lightroomie. Ze słowaczki ciągamy. Ale obstawiam właśnie, że to będzie też ten, ten taki kontrtrend. To znaczy, że pojawi się fotografia analogowa i będą do nas przychodziły osoby na sesję, które będą chciały prawdziwego przeżycia sesji. Nawet jeżeli jest to sesja biznesowa. Bo będą potrzebowali... No nie, no wyobraźcie sobie teraz, robi firma X, jakaś tam znana sobie zdjęcia i pracownik z HR-ów tam po prostu poprosi wszystkich o selfiki i potem wygeneruje po 40 portretów biznesowych, taki jakby chciał mieć wizualizację firmy. No, zrobią to. Ale wrzucą z tego making of? Zrobią z tego jakąś kampanię, że mieli coś dla pracowników? No nie. <laughs> Raczej nie. Cały, cały filmik by polegał na tym, że koleś po prostu pije kawę i pisze prompty. Myślę, że będzie właśnie to, żeby pokazać, że coś się działo naprawdę, będzie właśnie e, będzie to też działało. Innymi słowy, fotograf będzie potrzebny po to, żeby uwiarygodnić jakieś e, rzeczy. Nawet jeżeli oni dostaną zdjęcia z sesji fotograficznej, potem wrzucą sobie w prompty u pracownika HERu. Obstawiam, że coś takiego będzie. Ale też będzie taki klimat. Jak ja robiłem research, jakie są te badania. Pewnie ktoś to za, za, za dużo angielskiego nie, nie zjadł. To gdy robiłem sobie właśnie, co według tam różnych fotografów, według różnych serwisów będzie tymi trendami na 2024, to często się pojawiało retro vintage. Ja myślę, że retro klimaty to raczej nie, bo mi się to kojarzy, że ktoś tam wiecie się po prostu. Poubiera w jakieś z znaczy 1920 lat ciuchy i sobie zrobi sesję. Raczej obstawiam, że analogowa fotografia dojdzie, a czy analogowa będzie retuszowana? No, ja, no cały czas myślę, że, że jednak ludzie lubią siebie w takiej wersji wywołanej, nawet jeżeli to wywołanie oznacza usunięcie jakichś tam trzech niedoskonałości. W ogóle to jest. Zobaczcie, jak my sobie robimy presję, nie? Człowiek mówi. bo Ja kiedyś mówiłem, że syfki. Ktoś ma na twarzy, trzeba mu je usunąć. No to poszedł, poszło takie larum, że jak syfki, to są niedoskonałości. Innymi słowy, mówimy, że ktoś może być w ogóle doskonały, i teraz mu te niedoskonałości usuwamy. To jest dopiero presja. No bądź tu człowieku doskonały. Witam w świecie perfekcjonistów. Wstajecie z wyra, idziecie do tej łóżka, w znaczy z łóżka do łazienki w wersji RAF i patrzycie i co? Mówicie, że no, mam tu dwie niedoskonałości, a poza tym to jestem perfekt? Czy, czy wstajecie Mówię, jest, yes, co tu się dzieje? Dobrze, że tylko, że, że lustro nie może komentować. <grym> Zgadzacie się Ornot? Yy, więc nie wiem, czy to się naprawdę powinno nazywać niedoskonałości, czy może jakoś tak, wiecie. <grym> I najlepiej to ja się bawię ze swoich żarcików, nie? Po prostu czasami, jak widzicie, że ja się sam do siebie uśmiecham, to jest tak, że ja tutaj wygeneruję sobie już jakiś żarcik, ale potem szybko mi ten drugi zieniu gdzieś mówi, ej, ale tego nie możesz powiedzieć na głos, no i tak sobie sam się śmieję. Także, nie wiem, gratuluję po prostu mi, mojego poczucia humoru. Ja wam współczuję. Przepraszam. Tyle ze mną już wytrzymaliście. Mam nadzieję, że jeszcze się tutaj troszeczkę <laughs> przemęczycie. Dobra, co jeszcze zapisałem? Se. Se zapisałem, że smartfony. No, To, to znaczy mm, smartfony jako urządzenie do fotografowania. No i teraz idąc za tym pierwszym antytrendem, znaczy trendem znikającym czy spadającym, że będzie coraz mniej technicznego zapotrzebowania na sesję, znaczy na fotografię to obstawiam, że coraz właśnie więcej będzie fotografów, którzy mogą zrobić sesję tam iphonikiem czy jakimś innym yy, Xiaomi czy Samsungiem i tak, dalej, i tak dalej. To znaczy, że aparaty będą tak dobre te w smartfonach, że spokojnie wystarczy no już teraz wystarczają na robienie genialnych zdjęć. Liczy się ta kreatywność, parę ustawień, ale to, to jest naprawdę niewiele. Kreatywność i wtedy możemy działać. Także będzie coraz więcej też takiej fotografii smartfonowej. <knie> Więc mmm, będzie też coraz większy bunt też y, tych tak zwanych gatekeeperów. Bo, mm, nie pamiętam w którym odcinku fotokawki, ale li, po, podsyłałem wam link do, y, do jednego bloga, do jednego wideobloga, podcastu, wideo podcastu, nie wiem, ale on opowiadał właśnie o tym, że. Y, są tacy fotografowie, którzy uwielbiają etykietować, i to najczęściej są właśnie tacy gatekeeperzy to jest od niego cytat czyli ci, którzy strzegą granic fotografii nie? że to jest fotografia portretowa, a dalej to już nie tu jest streetowa, a dalej to już nie i mm, on to tłumaczy też, że to są osoby, które po prostu boją się, że ktoś wejdzie na ich podwórko a myślę, że my jako ta, teraz ta dekada fotografów 2020 i okolic, myślę, że nam się ten rynek bardzo zmienia właśnie przez te urządzenia, smartfony, AI. -e. Innymi słowy, jest takie zagrożenie, że to my będziemy czuli taki wewnętrzny bunt. Na zasadzie, no kurczę, robiłem sesję za x kasy, a teraz, kurczę, nikt do mnie na tych warunkach nie chce przyjść. Albo, że obecne klientki przychodzą na sesję i mówią, nie no, ja sobie ładniejsze smartfonem zrobiłam. I myślę, że tego będzie coraz częściej. Tak samo jak się buntują e, aptekarze m, albo lekarze, kiedy idziemy do lekarza, zagadajcie z internistami, idziemy do lekarza i on tam bada, nas bada, sprawdza, a my mu, z, bo czytaliśmy Google i mówimy, a czy sprawdziłby on jeszcze to, czy pani, albo to, bo w Google coś, się wkurzają na to, bo mają e, właśnie konkurencję w postaci Google'a. To teraz jeszcze dochodzi konkurencja w postaci AI'a, e, która będzie dużo rzeczy... Załatwiała. Także my będziemy mieli coraz więcej konkurencji i coraz bardziej będzie się liczyła ta nasza kreatywność, nasza y, pomysłowość, nasz styl, który też jest do skopiowania. No więc, y, co z tym zrobić? Myślę, że y, zaakceptować to, że się wszystko zmienia po prostu i sta, stale się rozglądać, stale szukać, stale. Trochę dbać o siebie, to też jest istotne. To znaczy, jest takie zagrożenie, teraz już trochę przechodzę do tego, jak się na to przygotować, że jest takie zagrożenie, że porównujemy się. To jest ogromne zagrożenie, to jest takie, które może nas bardzo zbić. To przy perfekcjonizmie się włącza, przy wewnętrznym krytyku, ale że porównujemy się. Czyli patrzymy na nasze zdjęcia, patrzymy na inne zdjęcia. Czy patrzymy na te AI-owe, mówimy, kurczę, moje nie są tak dobre, moje się tak nie klikają, moje nie, wiem, nie przyciągają tylu odbiorców, i tak dalej, i tak dalej. Dostajemy takiego negatywnego strzała, że coś jest niehalo, i teraz są dwie drogi. Ta dobra jest taka, że to, to mówimy, no dobra, to zróbmy coś, co mogę zrobić, i szukamy rozwiązania. Zła droga jest taka, mówi, o ja pierdzielę, no to, no to mam doła, to ja odstawię, to ja odpocznę. To nie jest złe, w sensie odpoczynek, jeżeli jest świadomy yy, i odstawienie, bo pozwala na obraz dystansu, ale yy, jeżeli nas to porównywanie się z kimś, z, z czymś będzie dołowało, czyli psuło nam humor, odbierało motywację, odbierało siły, energię, to to nie jest dobre. Jak daję wam kopa, gites. Zresztą ostatnio czytałem coś takiego, że nie ma złych emocji. Hmm? Ja tutaj wiecie, dużo psychologii sobie yy, czyt czytuję. I wszystkie te rzeczy typu. Oj, teraz tego jeszcze nie było, to jest autorski pomysł, będzie porównanie do, do, do aparatu i do fotografii. Wszystkie sygnały, jakie nasz organizm, nasze ciało, nasz umysł myśli, wysyłają do nas, to są po prostu tak jak te wszystkie wskaźniki, na przykład ekspozycji, czy to są parametry. To nie jest tak, że jak ekspozycję wam pokazuje na minus jeden, to jest źle. To jest sygnał, a to, co z tym zrobicie, jest ok. Znaczy, to, co z tym zrobicie, to jest wasze. Czyli, jeżeli y, są emocje typu złość, smutek, wkurzenie, y, nie wiem, czy to jest taka emocja, no ale to, to nie jest to, że to jest złe i nie powinniśmy tego czuć. Fajnie, że to czujemy i teraz coś z tym możemy zrobić. Czyli to jest po prostu tak jak termometr, pokazuje wam temperaturę. A, a jeśli chodzi o aparat, pokazuje wam po prostu, czy jest ekspozycja w dół, czy w górę. To jest tylko i wyłącznie pokazanie parametru. Wy musicie coś z tym zrobić. I tu jest ważne, co z tym zrobicie. Czy się poddacie i, i klapniecie i zrezygnujecie, czy nabierzecie oddechu i wtedy pójdziecie dalej. Także myślę, że będzie, już tak podsumowując, ten. ten <grym> będzie coraz gęściej, będzie coraz więcej, coraz szybciej, coraz krócej. Ja to sobie nawet napisałem, że będzie. <grym> Neologizm tu padnie. Pięciominutowość, a właściwie chyba powinno być pięciosekundowość. Czytałem jakąś książkę. Czy artykuł, czy słuchałem, czy to już nieważne, w jakiej formie ta treść była podana, ale że kiedyś fotograf robił wernisarz raz na pół roku, raz na kwartał, raz na rok, raz na parę lat, a teraz ile razy publikujemy w Instagramie sesję, to właściwie robimy codziennie trzeba było robić prawie wernisarz, no czyli zmierzyć się z odbiorcami, z oceną, z opiniami, ale on też ma wtedy krótką żywotność. Bo ta sesja z wczoraj już jest przy, przysłonięta sesją z dzisiaj, i takie będą też oczekiwania e, klientów, klientek, odbiorców czy osób, które wpadają do nas na sesję. Innymi słowy, trzeba będzie działać szybciej. No, chyba że znajdziemy sobie takich odbiorców i, i klientów, czy modeli, modelek, pomysły że one będą robione długo na to też jest na to też jest miejsce także najważniejsze chyba to jest wsłuchać się w siebie znaleźć to co nas kręci to co chcemy robić rozejrzeć się czy jest na to miejsce i wtedy podjąć jakąś tam świadomą decyzję co chcemy robić dobra zerknę sobie teraz w komentarze co popierdzieliłem trochę co czy ten. Tak, zgadzacie się dobra idę od góry co my tu mamy Zaczynamy, czy Robert coś ten Robert napisał OK, to w sumie już odpowiedziane dzięki. No i teraz wracając do tego to, to znaczy Robert pytał o to czy 35 Sony czy 35 Sigma inaczej rysują. No to trochę nawiązuje do tego co powiedziałem, że będzie coraz mniej coraz mniej techniczne odbicie od tego do postrzegania fotografii. Znaczy fotografowie widzą różnicę, że tam Sigma lepiej y, ostrość robi się. Ale nasi odbiorcy nie. A co więcej, jak ja wrzucę w swoją obróbkę, dodam ziarna, które właściwie chrzani jakość zdjęcia, ale dodaje klimatu, to, to raczej w tą stronę idzie. To znaczy, że nasze zdjęcia powinny mieć klimat, a nie być oceniane po technicznej wartości. Że o, tutaj widać rozdzielczość optyczną na poziomie 45 dp coś tam. Tak mi się wydaje. Na pewno. To, co jest mega istotne, to jest to, że jeżeli wam na tym zależy, jeżeli Wy widzicie tą różnicę, to musicie zadbać o siebie i kupić taki sprzęt, który będzie wam dawał komfort pracy. Innymi słowy, jeżeli ja pracuję na jakimś aparacie, to chcę móc na nim osiągać to, co, na czym mi zależy, pracować komfortowo i dostawać zdjęcia, które nie będą mnie denerwowały. Nie wiem, kolorami, nietrafioną ostrością, i, i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie ważne. A nie to, że my sobie będziemy potem porównywać na zoomie 1500%, że tutaj, no w tu, tutaj w tym Bołkechu to jest różnica. Myślę, że to dla takich technicznych fascynatów, pasjonatów na pewno będzie miejsce, ale dla większości jedna półka aparatów to jest porównywalne efekty. Ważniejsze według mnie będzie to, jak wam się pracuje, niż to, czy przy zoomie będzie jakaś tam różnica. Serio, jak się porobi jakieś takie porównania y, zdjęć, widziałem różne testy, to wtedy trzeba ściągnąć dwa oryginały, powiększyć i wtedy i tak jest taki rebus. To co ma zrobić osoba, wracając do trendu pięciosekundowości, która przewija zdjęcie, jedno, drugie, trzecie. Czy ona tam oceniła, że Bołkech na powiększeniu będzie y, inny? Nie sądzę. Więc jeżeli to Wam sprawia Frajdę, idźcie w tą stronę. Jakby żałujcie techniczne parametry. Jeżeli nie, kierujcie się komfortem pracy, wygodą. No i tym porównaniem, bo to też może być tak, że jednym z czynników wpływających na wybór sprzętu jest to, jak jesteście postrzegani przez innych znajomych i tak dalej. Jeżeli ktoś się będzie mierzył z hejtem na grupach albo wśród znajomych, na w zasadzie czym ty tutaj fotografujesz walkmanem. Pozdrawiam Jacka, to, 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 to może być dla was dyskomfort, więc sobie po prostu wybierajcie tak, żeby było dobrze. Ale nasi odbiorcy będą czekali, coś brzęczy. Sorry. Weź tabletkę, weź tabletkę, jasne. No dobra, mnie ząb przez ostatnie... Półtora tygodnia, święta, nowy rok, także fajnie wlazłem. Dobra, lecę dalej. Bernard pisze z pytanie: Czy fotografia z wy wykorzystaniem AI jest w pełni za satysfakcjonująca dla fotografa? Czy jak nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, to nadal jesteś autorem zdjęcia? Jej to dwa pytania zadałeś i myślę, że fajny, fajny temat. W ogóle to chyba ostrzega, że w tym roku będzie dużo o ai -u. Na pewno, bo w retuszu będzie coraz więcej podpowiedzi, on coraz bardziej będzie wpływał też na zdjęcia, bo na przykład będzie można łączyć tematy. Także, jeżeli ktoś nie, nie cierpi AI, to, to no niestety w tych fotokawkach na pewno też, bo to będzie temat, który będzie wchodził w, w, właśnie w nasze, w nasze codzienne życie. No to odpowiadając, znaczy, czy fotografia z wykorzystaniem AI jest w pełni satysfakcjonująca dla fotografa? No to Bernard, to się cofnijmy. A czy fotografia cyfrowa jest w pełni satysfakcjonująca? Jak już nie babrzesz się w tej ciemni, jak nie wywołujesz, jak nie przeżywasz tego, tej fascynacji wywołania w tych chemikaliach, jak tam pojawia się obraz, to, to, to było to satysfakcjonujące, że ty naciskasz i od razu widzisz? Czy zgubiliśmy coś po drodze? No więc yy, jedni powiedzą, że tak. Dlatego wracają do analogów. Jeżeli ktoś nie robił zdjęć analogowych, nie siedział w ciemni, nie, nie, nie próbował po ciemku <grym> na, na kiblu, w ciemnej, w ciemnej łazience, rolkę próbowałem tam wyjąć, nawinąć, do tego koreksu wsadzić. To, to jest niesamowite przeżycie i warto coś takiego zrobić. Dlatego myślę, że ten trend analogowy będzie wracał tylko po to, żeby to przeżyć. A potem sobie obejrzycie zdjęcia analogowe i po, po, obejrzycie zdjęcia robione na tej samej sesji waszą cyfrówką, dacie to modelce i ona powie, jak nie powiecie, że to jest analogowe, to tylko na ekranie jej pokażecie. To ona powie, to jest lepsze albo to jest lepsze, nieważne. Nie będzie takiego, ojej, u, a, kurczę, tu widzę od razu, że to analog, matko święta, co tu się porobiło. No nie, bo ludzie nie będą widzieli tej formy. Za to, jak my dodamy do tego historię i powiemy, słuchaj, to zdjęcie, wyszłaś tutaj jak kupa, ale to było robione po prostu analogiem. Trzy dni tutaj nawijałem te koreksy, 17 razy po prostu spociłem się tylko tam wlewając chemikalia i mieszając. To z taką historią zdjęcie już się broni, bo ono coś niesie. Tam są przeżycia. Dla Was ono będzie znaczące i dla modelki też. Jeżeli stała przez godzinę tam w mrozie i zrobiliście jej zdjęcie, to ona będzie je pamiętała. Mam nadzieję, że niekoniecznie z zapaleniem płuc no, wyniesie doświadczenia z tej sesji, ale będzie pamiętała. I nawet jak wyjdzie kiepskie zdjęcie, to będzie chciała, ona doda mu tą historię, że warto było to robić. Także to też jest może jakiś trend. Trzeba po prostu robić wypasione sesje, bo nawet jak nie wyjdą zdjęcia, to historia będzie je broniła. No, także tego. Dobra. I teraz druga część pytania. Czy jak nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, to nadal jesteś autorem zdjęcia? No, no i tutaj wchodzi trochę to prawo autorskie, ale yy... pytanie co to jest nie ma wspólnego z rzeczywistością, bo ile razy do Photoshopa wejdziemy i usuniemy, nie wiem, kawałek, Kontaktów w tle, to już nie jest wspólne z rzeczywistością. Wydaje mi się, że ta granica będzie się przesuwać. Wydaje mi się, że właśnie idzie w stronę kreatywności. Przecież, jeżeli ja jadę, to w kursie Lightrooma, tym pierwszym, który nagrałem, i to David Duszemin powiedział, że ile razy naciskacie spust migawki, to powstają tak naprawdę trzy zdjęcia. Jedno to jest to, co macie w głowie, widząc scenę. To znaczy, nie wiem, jak ja fotografuję modelkę, ona tam gdzieś się rusza, pływa i mówi, to! Naciskacie i wtedy wychodzi drugie zdjęcie, czyli nie to, co widziało, nie wiem, serce i, i, i dusza i umysł i tak dalej, tylko to, co aparat zarejestrował. No i tu wchodzą już ograniczenia. Nie wiem, za ciemno, za jasno, nie ten balans bieli, ostrość nie trafiona i tak dalej. Tu wchodzi warsztat techniczny. A to trzecie zdjęcie to jest to, co wywołacie, i tam możecie wrócić do tego pierwszego, czyli Łatwiej to się wyobraża sobie na przykład, robicie zachód słońca, no nie? Was zachwyci ta scena. Klikacie aparat, a tam nie ma HDR-u, nie przepalone tło, no nie wiem, ale potem w rawie sobie to wywołujecie, dodajecie saturacji, ocieplacie kolory, i już jest bliższe temu, co widzieliście na scenie. A wydaje mi się, że sami mamy jakieś takie ograniczenia wyobraźnościowe. Dobra, neologizm kolejny. Ale że przez to, że nie było narzędzi do tego, żeby parę te rzeczy sobie zwizualizować, typu właśnie AI, to niektóre rzeczy się nie robiło. Robiło się zdjęcie na prostym tle. A ja bym wolał mieć na przykład jakąś rozmytą tam w tle panoramę Nowego Jorku. To czemu nie miałbym sobie jej dodać, skoro taki miałem zamysł sesji? Czemu nie miałbym jej dodać w Photoshopie trzema kliknięciami i prostym promptem? Dlaczego nie? Skoro tak sobie wyobrażałem zdjęcie. Tu mnie ograniczał budżet, bo normalnie bym pojechał do Nowego Jorku i zrobił sobie zdjęcie na balkonie. I czas, bo nie miałem. Więc myślę, że te ograniczenia tutaj znikną. No i tak to sobie będzie się tam turlało. To moje zdanie oczywiście, i w przeciwieństwie do krów, mogę je zmienić. Także nie czepiam się. I możliwe, że na kolejnej fotokawce powiem coś zupełnie innego, ale wtedy też uzasadnię co mi się zmieniło. Dobra. Patrzę dalej w Wasze komentarze. Cześć Mikołaj. Bartek pisze. Bartłomień, przepraszam. Mi się wydaje, że wraz ze wzrostem AI oraz wzrostem liczby młodych osób na rynku wróci fotografia analogowa. No to tak ten. Plus jeden ode mnie. Rel bodajże słowo jakieś tam znowu młodzieżowe. Kto z was używał słowa REL? Tak. Dobra, lecę dalej. Krzysztof. Z from England pewnie, co? Cześć Krzysiek. Jest już kilka zaawansowanych apek, które właśnie tworzą fotki biznesowe, takie typowe, profilowe i na LinkedIn. Zgadza się. O, cześć Wojtek. Cześć, dzień dobry bardzo. Krzysiek, a czekaj, bo Krzysiek odpowiada Slejowi, a Slej stały bywalec. Pozdrawiam serdecznie. Co tu się... Obawiam się, że wielu z nas nie wytrzyma konkurencji z jajem, czego byśmy nie robili, może warto myśleć o zmianie branży na śmieciarze lub kopaczerowów. Tam AI nie, nie, nie straszne na razie. Do czasu, jak AI nie dostanie nie dostanie ramion, nazwijmy to, czyli nie wzbogać się jaja o roboty. Tu polecam książkę. Rewolucja cyfrowa, nie, już pewnie już jest. Prze... Ona jeszcze przed czatem GPT powstała, więc właściwie lipa. Tak długo jak AI nie, ma, nie jest podłączony do sensorów i motoryki, to to jest prompty i obrazki. A jak tylko mu dacie ramię robota, to nie będzie kopał robotów. Już mówiłem wam, że ten, że jeśli chodzi o tego typu rzeczy, to jak podjeżdżacie do maka. I mówicie, że chcecie dwa burgery, i nie postanach już teraz ten właśnie nie jedzcie tego syfu, znaczy nie chodzi mi o maka, ale ogólnie o te. to, to to przyjmuje AI. W sensie rozpoznawanie mowy, zamówienie, i to idzie na kuchnię. Na kuchni nadal stoją ludzie, więc idąc tym trybem slajdu, to można by było powiedzieć: to się przeróbcie na wszystkie robo, robocze rzeczy, na przykład na y, kucharza w McDonaldzie, czy tamtego przewracacza frytek. Bez y, urazy nie chcę tu nikogo urazić, tylko mówię, że to jest fucha, gdzie nadal jeszcze AI nie sięga y, swoimi ramionami, Do czasu, kiedy ktoś nie zrobi maszyny, która robi to samo, i wtedy będziecie mieli tak jak nanożabkę, gdzie wchodzicie i sobie wszystko wybieracie z półek, ona wam zalicza, zalicza kasę. Dodatkowo, teraz widziałem, że w tych nanożabkach jest tak, że energetyki są od 18 lat, więc, żeby zamówić energetyka, musicie twarz dać sobie zeskanować i ona ocenia, czy macie powyżej 18 czy nie. Także myślę, że nie ma bezpiecznego zawodu i taka ciągła ucieczka to. To nie jest wyjście, w sensie, że trzeba było ciągle uciekać, bo te obszary będą coraz bardziej zajmowane. Myślę, że ważniejsze jest to, bo to byłoby takie kierowanie się, no nie wiem, lękiem i statusem quo, że ja teraz jestem fotografem, to chcę tak zostać. Wydaje mi się, że jakbyście tak zrobili sobie taką analizę, tego, co was jara, co lubicie robić, co was kręci, czemu robicie fotografię, czyli jakie są za tym motywacje? To potem będzie łatwo to przenieść w dowolnym innym, znaczy w dowolnie innym, zmienionym świecie przyszłości, bo nadal możecie to robić. Rzeczywiście pojawia się temat, a gdzie się zarabia? No, ale tu w sensie, czy możemy zarabiać dalej na tym, co robiliśmy? Nie wiem. Niestety nie wiem. Gdzieś tam się mówi, znaczy, generalnie jak znowu zobaczycie, gdzie to ma lecieć, to, to roboty, AI będą zabierały ludziom robotę. Roboty będą zabierać roboty. No od tego są. A to oznacza, że ludzie nie będą musieli robić pracy takiej, jaką robili. No jak sobie prze, przemyślicie, co ludzie robią w korpo i przewijają te maile tam non stop, wypełniają e, durne raporty i chodzą na spotkania, gdzie statusują, a mógłby to robić AI? Nie chcielibyście tak? Pewnie tak. Ale jakby bym powiedział, dobra, ale skoro tego nie robisz, to nie ma dla Ciebie pracy i oddaj kasę. I dzięki, to niekoniecznie. Więc będą zawody, które bardziej będą skupiały się na tym co my chcemy robić, takie bardziej socjalne, bardziej kreatywne. I plus będzie dochód ten społeczny, czy tam minimalny, który pozwoli nam cieszyć się. Także obstawiam, że idzie ten trend taki że wszystkie techniczne rzeczy, tak jak w fotografii mówiłem, że technikalia będą schodziły na dalszy plan, po prostu będzie się coś robiło. Będzie taki black box, który się naciska, a to czy to a będzie aparat, czy to będzie prompt, czy to będzie aparat z promptem, nie wiem, ale będzie powstawał rezultat o jaki, jaki sobie wymarzyliśmy. Jak miałbym gdzieś typować, to prędzej czy później będziemy podłączeni jak do Matrixa i będziemy wizję wy, wy, wypuszczać tylko. <laughs> no dobra, dobra, jedziemy dalej. Eee... że geście to tylko w przypadku fotografii z modelkami, choć jeżeli osoba będzie zainteresowana zdjęciami w stylu real look, to nie pójdzie do AI, tylko do nas. Nie, no real look też zrobisz w AI. Chodzi o to, że po prostu niektóre rzeczy są potrzebne dla ludzi do przeżycia, no, jak nie wiem jak to nazwać, no ale chcielibyście teraz nie iść w życiu na żaden koncert, tylko oglądać sobie na Netflixie, dostawać tylko zdjęcia z prompta zwiedzać filmy jedynie przez VR, w sensie świat, siedząc na fotelu i oglądać z VRu. Myślę, że na razie jeszcze nie. No, ale też, gdzie to pójdzie? No, nobody knows. Hmm. Dobra, może odejdźmy od tej sztucznej inteligencji, co? Sile można? E, Karolina pisze, ja pracuję w hotelu i jedzenie klientom rozwozi robot. Kurna. No widzicie. No, to proszę bardzo, dzieje się. Dobra. Zerkam do moich notatunek, co ja tu jeszcze wypisałem w tych trendach, czy jeszcze mi coś zostało. Smartfony, pięciosekundowość kontentu, analogii, drony, rolki, filmy wideo i mniej technikaliów. No to takie tam. O no, wideo to myślę, że to jest dosyć oczywiste, że w sensie coraz szybszy, coraz bardziej dynamiczny kontent, a to oznacza, że wideo będzie coraz bardziej chodziło, ale to już jest trend od, od lat. W sensie coraz bardziej na insta promowane są filmy. No i trudno się mówi. Nie lubię filmów. W sensie nie lubię, nie lubię ich robić, montować. Człowiek namęczy, nam <laughs> montuje, a potem to ma żywotność, wiecie, tam 5 minut właśnie. Ty. No dobra. Za to. Um. I to nie wiem, czy to jest taki personal bias, znowu po angielsku, ale sorry, tak mam. Sorry, ale przepraszam, tak mam. Ja więc pół życia w korpo spędziłem i tam się mówi po angielsku. Siedzimy w działce fotografii, gdzie kursy są też po angielsku. Nawet jeżeli mówicie, kto z was mówi właśnie sztuczna inteligencja albo AI? Czy mówicie AI? Jeżeli tak, to jednak łykamy te anglo, angiel... No, makaronizmy. No. E, dobra, ale myślę... Właśnie mówiąc, tak przez trochę personalia, bo sobie ostatnio robiłem taki detoks, wskoczyłem w fajną dietę, w sensie patrzę na to, co jem, bardziej dbam o ciało i myślę, że to też będzie taki trend. To znaczy, że jakbyśmy się cofnęli kilka okres X czasu do tyłu, to tam się liczył za pierdol. W sensie. Jakbyście zatrudniali pracownika, to, to on by tam mówił, że będzie harował wszystko dla firmy i tak dalej. Teraz rynek jest taki, że ludzie sobie, są świadomi swoich potrzeb to aż czasami tak arogancko wychodzi, ale też, czyli nie potrafią się poświęcić dla innych, nie, nawet nie poświęcić, ale że tam jest taki egoizm w wersji Max, ja ja, ja, mm, to, to jest też słabe. W każdym razie obstawiam, że Ludzie będą coraz bardziej podchodzić świadomie do swojego życia. To znaczy, że nie tyle żyjemy po to, żeby pracować, nie dobrze mówię. Że pracujemy po, po to, żeby mieć na życie, o, tak kiedyś było. Tylko że teraz m, życie jest po to, żeby je przeżyć, tak fajnie przeżyć. Więc jeżeli o, z tej perspektywy miałbym tak oceniać fotografię, to fotografia ma nam coś dać. Ma nam dać te ciary, ma nam dać takie spełnienie kreatywne, ale też takie bym powiedział, ludzkie. Chcielibyśmy jakieś sukcesy mieć, nawet jeżeli oznacza, sukces oznacza dla nas 100 lajków na Insta albo jakaś wystawa, albo słowa, które nas wzruszą osobie, która była na sesji i powiedziała po prostu rzewne: Dziękuję, tam roniąc łzy szczęścia, to, to chcemy takie sukcesy przeżywać. Z drugiej strony, ludzie, którzy będą przychodzili do nas, oni też będą zainteresowani czymś dla siebie, czyli my mamy dla nich właśnie usługę. Nie. Konkretnie same zdjęcia, ale z, zrobienie dla nich sesji, pozwolenie im wcielenie się w rolę taką, jaką chcą. Także obstawiam, że będzie też taki trend. To znaczy, że ludzie będą bardziej dbać o siebie, my też. I jeżeli tylko poszanujemy siebie nawzajem, to będą powstawały fajne rzeczy. Czy będą powstawały przy użyciu AI, czy będą powstawały przy użyciu smartfona, nieważne. Jakby, jak zdejmiemy sobie taki kaganiec. Dobrze mówię, Kaganiec, który ogranicza nasze myślenie, że jako fotograf to ja strzelam tylko bez lustrem, ale mamy całą gamę narzędzi, bo sobie nakręcimy film smartfonem, przerobimy trochę zdjęcie jajem i dodamy jakiś prompt, a potem jeszcze postrzelamy trochę obiektywem, jakimś tam, który, nie wiem, tilt shiftem. Dobór narzędzi będzie dla nas. To jest tak, jak macie kilka obiektywów w, w torbie. Czy kilka śrubokrętów w szafie, to to są narzędzia i dobieramy odpowiednie narzędzie do dobrego pomysłu, ale ważny będzie pomysł i myślę, że będzie właśnie ten pomysł sprzyjał temu, żeby się po prostu spełnić no, w sensie, że w tą stronę wszedł z tymi pomysłami. Czyli nie, żeby był konkretna rzecz, rezultat, tylko żeby przeżyć coś fajnego. Tak obstawiam, znaczy, obstawiam. Może to jest też tak, że ja bym tak chciał i dlatego tak cisnę w tą stronę. Ja bym chciał po sesji wyjść z ciarkami. Chciałbym, żeby osoba też wyszła, po prostu przeżywając coś fajnego, i to staram się dać na sesji. A zdjęcia powstaną i tak. No. Zgadzacie się, nie? Pamiętacie, pięciosekundówki w komórkach? Bartłomiej mi pyta. No ja pamiętam, a nie 3 sekundówki? Nie, wiem, były też te. Pierwsze darmowe, te szczurki się puszczało. Teraz się okaże, no tej fotokawce, to średnia wieku 82 lata. Znowu się śmieję tutaj do geriatrycznych żartów. Dobra, 96 osób i tylko jeden like. Ej, no weźcie. Nie, no dobra, jeszcze ludzie się nie pobudzili. Algorytmy siadają, nie wszyscy dostają powiadomienia. No i może moje żenujące suchary też nie przyciągają tyle ludzi. No. Dobrze, no bywa, bywa. No, trzeba się przygotować na te zmiany wszelakie. Mm -hmm, mm -hmm. Patrzę, patrzę. O, Ma Maciej kupił Z 8. No genialny aparat. Dla mnie trochę duży, trochę ciężki, w sensie przesiadając się Z72, to, to, to widzę tą różnicę. Właśnie jeśli chodzi też o sprzęt, to, to też chyba to widzicie, że powstaje coraz więcej profesjonalnego sprzętu, to znaczy, że te nowe, nowe sonacze z tą centralną migawką, nie pamiętam ile kosztuje? Trzy dyszki, coś 20 coś. Z8, ZF, nowy Canon, to te wszystkie sprzęty pro, one są naprawdę po prostu genialne. Kosztują w cholerę, ale dają dużo możliwości. Komfort pracy to na pewno. Pamiętam chyba R3 Canona, która miała śledzenie, okiem się fokusowało. Testowałem to raz i mówię, kurczę, trzeba by było się tego nauczyć, ale pomysł naprawdę niezły. A, czyli sprzętowo będzie ten, ten sprzęt będzie coraz bardziej, że tak powiem, na coraz wyższej półce stał, żeby właśnie odseparować się od tego, co ludzie mają dostępnego w smartfonach i w jakichś tam nisko-lowendowych aparatach po to, żeby ta różnica była jak najbardziej zauważalna. Trochę analogia taka, że możecie obejrzeć sobie awatara w domu na, na dużym telewizorze, ale nie osiągniecie tego efektu jak w iMaxie. Więc te aparaty, które są wypuszczane teraz, to są to takie iMaxy, że tamto doświadczenie zrobienia zdjęcia, zrobienie zdjęcia i potem samo zdjęcie, ono musi się wyróżniać od tego, co ludzie widzą na co dzień. Także to jest to, co nam gwarantują producenci sprzętu. Ja w tym roku na pewno będę zmieniał, e, właściwie rozszerzał bazę aparatów z Z7 dwójki aparatu, który mam teraz, na ZF. Miałem duży z pomiędzy Nikonem Z8, a Nikonem ZF i wolę ZF, bo jest mniejszy, ma 24 megapiksele, czyli schodzę w dół, e, jest mniejszy niż Z8. Ale, I nie ma gripu, ale z gripem to to już zaczynam mieć, a reszta ma wszystko, co ja potrzebuję, także testowałem na złocie. Parę rzeczy jeszcze nie umiem ustawić, tak z automatu mi nie poszło, ale mega mi się z tym pracuje, no i z radością podejmę się takiej fotografii. Pewnie dalej będę robił też projekt analogowy, to znaczy co jakiś czas biorę wtedy Penta, Kona, Six i robię sesję, chociaż ostatnio zaniedbałem, także... Brakuje mi tych analogowych spotkań i wywołań w kibelkach i przewijania tych roleczek, ale to, to, to będę ciągnął i też na pewno, jeśli to zobaczcie mam, mam bez lustro, analoga i mam smartfona i też zabrałem specjalnie, bo to jest mój projekt 365, zobaczcie to jest 30 na 30 cm, to jest zdjęcie z smartfona ściągnięte z Instagramu. Czyli ono ma, nie wiem, tam 100 KB czy kilobitów kilobajtów. to jest zdjęcie ze smartfona. To jest zdjęcie ze smartfona, i mam cały album mojego 365. Czyli tak filozofia to jest jedno zdjęcie, dziennie. Teraz muszę zebrać jakieś takie, żeby nie było. Wiecie, jakieś wtopy tutaj, Gdzie tu nie ma jakiejś wtopy. No? Może coś z sesyjką, tak żeby mi potem niknie, niknie ten. Kurna, tutaj są te. <laughs> Cały czas mam kogoś, kogo kto nie chce być pokazywany. No dobra, tu mam. O, dobra, tu mam. No tu mam kawałek z. z ze Stanów. Proszę. Tam. Także ja sobie co roku taki projekt drukuję. WENFOTO mega polecam. Także to jest potem pamiątka. Mam tych albumów już kilka. To jest chyba. 19, 21. Czwarty czy piąty, czwarty. I to jest trochę to, co mówiłem, że robi się przeżycia. W sensie, że trendy będą te przeżycia. Dla mnie to jest taki pamiętnik, który robię smartfonem. Staram się codziennie, chociaż też mi się już filozofia zmieniła. Bo czasami są dni takie, których ja nie chcę zapamiętać. Nie robię tego dnia. Albo zapominam, bo się nic właściwie nie działo. Ale jak zaczynałem, to pierwsze dwa lata to było zawsze codziennie zdjęcia, miałem wyrzut sumienia, jak czegoś nie robiłem. Teraz jakby widzę, że to kontynuuje i to jest już taki samonapędzający się mechanizm, czyli co jakiś czas wrzucam po prostu, oznaczając dni do swojego innego Instagrama, takiego prywatnego zdjęcia z mojego projektu 365. Jeżeli chcecie, to na pewno w stopce do tego filmu jest cały mój poradnik o projekcie 365 i polecam wam się w niego zanurzyć bez presji, bez jakiegoś tam takiego ciśnięcia, że to jest kolejna rzecz do odhaczenia, tylko zobaczyć, czy wam się to spodoba, bo jeżeli utrzymacie jakiś taki podejście do fotografowania jednego zdjęcia dziennie smartfonem, to jest proste zadanie i wrzucanie go gdzieś. Czy to na dysk, czy to jakiegoś ukrytego Instagrama, czy coś, to, to potem patrzycie na te zdjęcia, właśnie już z perspektywy czasu. I serio, ja jestem w stanie zobaczyć, kiedy byłem u stomatologa, kiedy zmieniałem opony, ale też jakie miejsca podwiedzałem w Stanach i kiedy z kim się spotkałem, bo dużo ludzi tam się też przewija. To jest niesamowite wrażenie. Jak oglądacie to potem sobie raz na jakiś czas, a jakość tego. No, jest dla mnie genialna, w sensie to, co, szczerze, jest tutaj taki product placement, ale to, co nFoto jest w stanie zrobić, jeśli chodzi o kolory, zdjęcia z Instagrama ściągnięte, czyli takiej gównianej jakości, a wychodzi to naprawdę cudo. W sensie złapanie nawet tego, to jest fotoksiążka, nie pamiętam jaka tam. BASIC, czy co tam. A wygląda to naprawdę nieźle. Dobra. Także polecam, zerknijcie sobie na ten poradnik 365. Wiele osób, która pierwszy raz to oglądała, potem mi dziękowała, że o super pomysł. To nie jest mój pomysł na projekt 365, ale tam jest taki nazwijmy to ścieżka, jak sobie z tym poradzić, żeby się też nie poddać, bo to jest chyba gorsze. Dobra, patrzę dalej w komenty. Um, Jackowy, dzień dobry wszystkim. Zasłuchałem się. Łapaj. O, kciukasa, dzięki. Um, Rafał pyta, a będziesz aktualizował kurs o nowe możliwości w PS i LR. <laughs> to, to mój plan jest cały czas od dłuższego czasu już cały czas chcę dodać odcinek moduł do kursu Photoshopa. Lightroom jest odświeżony i, i tego nie będę ruszał, dlatego że te wszystkie zmiany, które się będą z nowymi funkcjonalnościami pojawiały, typu, nie wiem, lepsze zaznaczanie, to, to, to i tak się w tym, co już jest, za. za mm, zawiera, w sensie cała ta filozofia masek, filtrowania, jak do tego podchodzić tak. A jak dojdzie jakieś małe narzędzie, które pozwoli bardziej tam, nie wiem, coś zmienić, to myślę, że nie, że ważniejsze w tym kursie jest ogólne podejście do całego retuszu, cały ten workflow, jak sobie radzić, a nie tam poszczególne suwaczki. Jak dojdzie nowy suwaczek, to, 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 to każdy złapie, yy, o co chodzi ale jak to w całość ułożyć, to to jest w kursie. No i mówię, ja go odświeżałem w zeszłym roku o właśnie wszystkie nowe funkcjonalności. Od tego czasu doszły w wersji beta e, w Lightroomie ostrość, w sensie, że można sobie ostrość, no ale co tam potrzebujemy? No, <laughs> przesunąć suwak, jak dużo ostrości, jak mało i gdzie jest ten obiekt, który ma być ostry. E, Także jeżeli macie jakieś zdjęcia, stare rawy, trzymajcie te, które lubicie, dlatego że każda nowa poprawka czy rozwinięcie produktu pozwoli wam, jeżeli była jakaś magia w tym zdjęciu, ale coś było nie tak. To potrafi z niego wydobyć jeszcze więcej, także to polecam. A to, co bardzo już odkładam, a planuję, i potem się zabieram, i potem mi nie wychodzi, to, to nagranie kursu, modułu do kursu Photoshopa, właśnie o nowe rzeczy, czyli o retusz wtyczkami, o retusz masowy. To znaczy, ja robię tak, że ja kilka, kilkanaście, wręcz kilkadziesiąt zdjęć na raz obrabiam. Różnymi akcjami, które mam porobione. Do tego wtyczki kupiłem, jakieś też um, takie um, płatne, które robią za mnie bazę roboty bazową taką, czyszczenie, tam kolory, nie, kolory, nie, ja tego nie używam ale tego Dodge Berna to jest ten Retouch for me ale ja to sobie ułożyłem w taki cały workflow, gdzie ja sobie otwieram, wywołuję wstępnie zdjęcia w Lightroomie, wczytuję kilkanaście czy kilka, no, całą sesję z reguły, ile komputer pozwoli, i one się mielą. Jak się wymielą, to ja potem siadam do nich i robię już resztę. To I wtedy jest znacznie prościej. No właśnie, i to jest tak, że jeżeli my się tego retuszu takiego w oparciu o, o AI nie nauczymy, to jeżeli wam sprawia radość dłubanie w zdjęciach, great, fantastic, to róbcie dalej, ale jeżeli liczy się wam. Ja lubię sesję i lubię efekt końcowy. Nie za bardzo mnie selekcja nie lubię. Wolałbym, żeby przekazał moje kryteria do. Do komputera, niech sam sobie wybierze te moje najlepsze, i jakby mógł zretuszować w moim klimacie, to niech też zrobi. A ja bym wtedy tylko model, co odsyłał gotowe zdjęcia. Może za jakiś czas będzie coś takiego. Jak się, jak się miał uprzeć, to jest szansa, że tam sobie jakiś Stable Diffusion zajaja ściągniecie i nakarmicie go swoimi zdjęciami. Tylko trzeba by mieć mocarny komputer. Wytrenujecie sobie model. Czemu by nie? Myślę, że to będzie w tą stronę szło, ale. Warto to po prostu poznać. Więc, wracając, na pewno moduł do kursu Photoshopa będzie. Liczę, że do ferii, tylko i takim, tak, taką dałem sobie i wam gwarancję, że do, do końca ferii, ale nie mówię do jakich, do jakich ferii, w sensie jakiego województwa, Tam chyba do marca trwają. Chcę to zrobić, także będzie kurs i wszyscy, którzy mają kurs Photoshopa, po prostu dostaną go za friko. Dobra, słuchajcie, tyle tego, tych dywagacji. A co masz ze światłem? Pyta Piotrek. Jaśniej, i pulsuje. <grym> Widzicie to? No, ja tak patrzę, co tu się dzieje. w tym. Generalnie to jest dobry przykład na to, jak bardzo zmienne są warunki, czyli portret w plenerze. Pada ostre światło, czyli jest słońce bez chmurek. Ale tam po drodze jest komin i para leci w bloku przez komin z, tam gaz z tej ciepłowni czy co tam. No i ta, 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 ta para po prostu wpada i co jakiś czas właśnie tutaj wibracje światła są. Co powinienem zrobić, żeby mieć stabilne warunki na no jak w studiu? Zasłonić tu i tylko na LEDach jechać, bo mam tu jestem oświetlony LEDami. To bardzo, tutaj ten Maxik stoi od Newella ale mam nadal otwarte okno, więc tam tego słońca zastanego nadal wpada. Dobrze, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że się udało w końcu spotkać po, po takiej przerwie. Trzymam kciuki za cały 2024. Możecie w komentarzach napisać, co macie za cel, jakieś plany, co byście chcieli zrobić w tym 2024 dla siebie, dla fotografii swojej. Może dla innych, może macie jakiś projekt, który chcecie oddać. Zróbcie, wpiszcie sobie, żeby za rok zerknąć w komentarze. No. Albo taki inny pomysł to jest: wyślijcie dla siebie maila z planami, ale ustawcie datę na przykład na pół roku. Czyli żeby wam Google wysłał samemu sobie za pół roku maila. Fajny taki tam control check, jak mawiają. Dobrze. Hmm. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Polecam jakąś tam łapeczkę zostawić. I do zobaczenia na kolejnej fotokałusi. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.